cieszymy się, Macieju, że jesteś tutaj z nami. Pomimo twojego młodego wieku, w którym już tak wiele osiągnąłeś, może powiesz nam, skąd to jest zainteresowanie szachami? No, nauczył mnie w szachy grać tata. Tutaj obecny, tak? No i bardzo mi się to spodobało, no i poszedłem na kółko do szkoły, no i wtedy wszystko się zaczęło. A od kiedy grasz? Jak dawna? Jak poszedłem do pierwszej klasy. No, to już kilka lat grasz, czyli jeszcze sporo przed tobą, 3,5 roku. A powiedz mi, jeśli chodzi o twój największy sukces, to co tak uznajesz za swój największy osobisty sukces? To oczywiście związany z szachami. No, Mistrzostwo Polski. Mistrzostwo Polski. Mhm. A może coś nam opowiesz, jakie wrażenia po mistrzostwach świata w RPA? No, fajnie było. A jeśli chodzi o tą konkurencję, to mocno była? Tak, znaczy oczekiwałem więcej, a zająłem 36 miejsce. Jak pierwszy raz, to wydaje mi się, że dobrze. No sam fakt uczestnictwa w takich mistrzostwach jest chyba dużym wyróżnieniem. No. A powiedz mi, jeśli chodzi o szachy, to jest twoje jedyne zainteresowanie, czy masz jeszcze jakieś inne hobby, które uprawiasz w wolnym czasie? No gram w piłkę nożną. O, widzisz, czyli taki typowo męski też sport, piłka nożna. Ping-ponga. No. I masz takie same sukcesy, czy mniejsze niż na polu szachów? Nie, ale to dobrze. To nic, dziękujemy ci bardzo za udział. Gratulujemy drugiego miejsca, no i mamy nadzieję do zobaczenia już za niedługo. Dziękujemy.